I prosimy o temat edukacja w domu, właściwą szkołą dla dziecka. Pan doktor Andrzej Mazan, właśnie dyrektor, tak, merytoryczny do spraw edukacji domowej w Fundacji Maksymilian. Tak, może co to jest ta Fundacja Maksymilianu jeszcze, ale to niedawno się pojawiła. O Fundacji Maksymilianu to poprosimy panią prezes później, jak będzie tutaj występowała. Tylko mamy, coś powie, tak. Prawda? Natomiast rzeczywiście Fundacja Maksymilianum to jest Fundacja Dobrej Edukacji. Przede wszystkim zależy nam na pobudzeniu i wspieraniu rodziców w edukacji domowej. Bo tak byśmy powiedzieli, dobra edukacja to edukacja domowa. Ja w tej chwili, proszę państwa, to moje wystąpienie. Skrócone. Podzieliłem, tak, troszeczkę skrócę, tak, ale podzieliłem to na cztery wątki, prawda? Jeden to jest taki, którym chciałbym państwu przytoczyć pewną statystykę nie polskich, tylko amerykańskich badań nad skutecznością edukacji domowej, żeby państwo mieli świadomość tego, jaką jakość i jaką wartość ma edukacja domowa, dlatego że rzeczywiście ona, można by powiedzieć, przewyższa wszystko, co jest stworzone, jeżeli chodzi o szkoły, ale nie wyższe, tylko szkoły podstawowe i średnie, prawda? Bo o takim poziomie mówimy. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to chciałbym państwu trochę przedstawić, można by powiedzieć, uwidocznić siły tkwiące w rodzinie. Te aktywa, które są w rodzinie, prawda? I co one potrafią zdziałać. Jeżeli starczy czasu, to jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć krótko o zasadach wychowania domowego. Krótko o zasadach wychowania domowego. A już o środkach i metodach będzie w praktyce, prawda? Więc tak byśmy to sobie powiedzieli. Jest taka książeczka napisana przez pioniera edukacji domowej w Polsce, profesora Budajczak, tak. I on przytacza, proszę państwa, wyniki amerykańskich badań nad skutecznością edukacji domowej, gdzie w Stanach Zjednoczonych ponad 2 miliony dzieci uczy się w domu od 20 czy 30 lat. I trzeba powiedzieć tak, proszę państwa, we wszystkich testach dzieci uczone w domu przewyższają wyniki osiągane w szkołach, przez dzieci osiągane w szkołach i to znacznie, o 1/3, o 1/4. Nie ma takiej sytuacji, żeby gdziekolwiek dziecko uczone w domu wylądowało niżej, jeżeli chodzi o statystyki, a statystyki są ogromne, ciekawostki są tutaj różne. Dzieci kształcone w domu, wnioski są takie, są bardziej samodzielne i bardziej zaciekawione wiedzą i światem, co jest zrozumiałe, dlatego że rodzic cały czas pochyla się nad nim i to dziecko cały czas eksploruje świat. Są nastawione na samodzielne poszukiwania i pytania. Dzieci uczące się w domach prowadzą życie społeczne, żeby było jasne, proszę państwa. Dlatego że szkoła wydaje się, że jest miejscem socjalizacji, ale proszę popatrzeć, że szkoła jest miejscem socjalizacji mechanicznej. Dzieci są pakowane do klas rocznikowo, nie pod względem zdolności, nie pod względem rozwoju, nie pod względem pojętności, nie pod względem rozwoju emocjonalnego, tylko wszyscy od 1 stycznia do 31 grudnia są przypisane do danej klasy. Dzieci uczone w domu mają czas poza szkołą, proszę państwa. Jeżeli to obliczymy, ja to już państwu niektórym mówiłem, ale proszę popatrzeć, w szkole spędza się 13 tysięcy lekcji. Godzin lekcyjnych, 13 tysięcy lekcji do matury. To jest czas zmarnowany czy zyskany, prawda? No właśnie. Dzieci uczone w domu, proszę państwa, one oczywiście funkcjonują w świecie społecznym i są przyzwyczajone do obecności osób w różnym wieku. Nie do osób na jednym poziomie. Dlatego edukacja, można było powiedzieć, domowa jest formułą socjalizacji, ponieważ rodzice są silnie zmotywowani i najczęściej, to jest, przepraszam państwa, przepiękne, są nonkonformistyczni, prawda? Są do tego, są w takim razie oczywiście i pobudzają dzieci do tego, żeby dzieci wychodziły, można było powiedzieć, i rozwijały się inaczej niż społeczeństwo. Dzieci edukacji domowej są niezależne, mają charakter zindywidualizowany i są zdolne do przywództwa. No to jasne jest, prawda? Dzieci edukacji domowej mają wysokie poczucie własnej wartości. No bo jakżeby inaczej, proszę państwa.
jeżeli cały czas nad nimi się pochylamy, prawda, i prowadzimy. Dzieci edukacji domowej nie są outsiderami, ponieważ są kulturalni, prawda? Bo też nie mogą się inaczej odnosić, prawda, w stosunku do swoich rodziców. Edukacja domowa jest wychowaniem personalistycznym, bo jest wychowaniem czynionym przez obecność rodziców. Proszę Państwa, tutaj trzeba to wyolbrzymić, prawda? Obecność osoby mądrej, żeby podkreślić to, co mówił pan profesor Andrzejuk, jest kluczowa. I trzeba powiedzieć tak, że dla dziecka, nawet jak pytam studentów, proszę Państwa, nie ma mądrzejszych osób niż mama i tata. To jest coś przepięknego, prawda? Świadectwo o mądrości. I teraz oczywiście są różne spektakularne wyniki liczbowe edukacji domowej, to zostawmy na razie, ale jedna z takich rzeczy, prawie 1/4 wszystkich uczniów edukacji domowej wyprzedziła swoich rówieśników w nauce o rok lub więcej. To nie jest tak, proszę Państwa, że my, jeżeli chodzi o sens edukacji domowej, to jest zdublowanie szkoły. Edukacja domowa ma swój styl, można byłoby powiedzieć, to jest coś znacznie lepszego niż szkoła. Znacznie lepszego niż szkoła. Jak patrzymy na małe dzieci, które mają iść do szkoły, proszę Państwa, i te dzieci są rozwinięte i są bardzo zaciekawione światem i są bardzo pojętne i mają jeszcze dosyć dobry zasób słów, proszę Państwa, i idą do szkoły i w szkole przez 2 lata nie mogą się nauczyć czytać i pisać, bo nie wolno, bo są zdjęte literki w przedszkolu czy w zerówce ze ścian. Wyniki edukacji domowej, proszę Państwa, zależą oczywiście od czasu nauki w domu. I tutaj jest jasna sprawa, że jeżeli mówimy o edukacji domowej, to mówimy o edukacji prowadzonej przez wiele lat, nie przez rok i nie przez pół roku, proszę Państwa. W związku z tym to wynika z wysiłku prowadzonego czy wkładanego przez rodziców. Co jest ważne, na wyniki edukacji domowej, i to jest bardzo piękne, nie wpływają uprawnienia nauczycielskie rodziców. Na wyniki edukacji domowej nie wpływa wykształcenie rodziców, chociaż są drobne różnice statystyczne, proszę Państwa. Na wyniki edukacji domowej, żeby było jasne, nie wpływa status ekonomiczny, co też jest bardzo dziwne, proszę Państwa, ale z drugiej strony, co również wskazuje na to, jakie jest wewnętrzne bogactwo i jaki jest wewnętrzny zasób tego, czym jest rodzina. Absolwenci w Stanach Zjednoczonych wychowania domowego są najbardziej poszukiwani przez wyższe uczelnie, dlatego że oni są najbardziej samodzielni, najbardziej przystosowani do życia naukowego czy do życia studenckiego. Proszę Państwa, taka ciekawostka, w roku akademickim 99/2000 zbadano 5600 absolwentów szkół domowych na progu kariery akademickiej. Średnia punktów w teście słownym dla tej grupy wynosiła 568. Dla ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych 500. Mówimy, proszę Państwa, tutaj o wykształceniu, prawda? O wykształceniu, czyli o tych zasobach, które są w rodzinie. Ja bym chciał zwrócić uwagę, proszę Państwa, i to też tutaj dzisiaj padło, że trzeba powiedzieć tak. Wchodząc w wychowanie rodzinne, zwłaszcza od strony religijnej, zwłaszcza od strony katolickiej, proszę Państwa, trzeba powiedzieć tak. My jesteśmy dziećmi Boga. I Bóg, tak jak tutaj też padało, proszę Państwa, nas nie opuścił i daje wszystkie siły potrzebne do tego, żeby wypełnić to, co On nam podarował, zlecił. Mieszkamy w świecie Boga. I mieszkamy w świecie Boga, który nam pomaga, który nie odstąpił od nas. Ja tutaj podam taki przykład, proszę Państwa, bardzo piękny, może tak się, nad nim się zachwyciłem, właśnie o tym małżeństwie i rodzinie. Dlatego, że małżeństwo, trzeba było powiedzieć, zostało ustanowione już przed grzechem pierworodnym. Małżeństwo jest, można by powiedzieć, listem Pana Boga do człowieka, żeby on odnalazł i Boga, i siebie, i miłość, czyli to, co jest istotą relacji do Boga. Więc potraktujmy małżeństwo i potraktujmy, proszę popatrzeć, pedagogiem Pana Boga w stosunku do małżeństwa po grzechu pierworodnym. I parę etapów tego.
Jeżeli spojrzymy na Stary Testament, proszę Państwa, to oczywiście pierwszym momentem regulującym życie w rodzinie jest dekalog. Szóstka i dziewiątka, proszę Państwa, doskonale mówią, co należy czynić, jakie prawo i jakie sankcje, oczywiście, jeżeli tu mówimy o prawie, grożą za to, jeżeli przekroczymy szóste czy dziewiąte przykazanie. Nie mówię o zniszczeniu miłości, nie mówię o zniszczeniu rodziny, ale oczywiście sam Bóg wprowadza sankcje pod tytułem to nie jest dobre dla ciebie i dla mnie. To jest odstąpienie od moich wymagań, to jest odstąpienie od mojej miłości. Następną rzeczą w Starym Testamencie, proszę Państwa, po dekalogu, który jest, można byłoby powiedzieć, czymś sztywnym i prawo dla Izraelitów było czymś, co ich, można by powiedzieć, gnębiło, prawda, jak każdego z nas, jeżeli mówimy o tej grzeszności naszej, prawda. Prawo Boże dla człowieka grzesznego zawsze jest czymś, co go kole, prawda, czymś, co go niepokoi. Ale Pan Bóg, proszę zauważyć, pod koniec Starego Testamentu wprowadza również bardzo piękne księgi o miłości między mężczyzną i kobietą. Jak gdyby odsłania istotę relacji między mężczyzną i kobietą, że to jest nie tylko prawo i nie tylko obowiązek i nie tylko przymus społeczny, ale to jest znacznie coś większego i znacznie coś głębszego. Jeżeli spojrzymy na pieśń nad pieśniami, jeżeli spojrzymy na księgi mądrościowe o miłości między mężczyzną i kobietą, to jest niezwykłe wyniesienie, można było powiedzieć, tej relacji. Przychodzi Chrystus, proszę Państwa, i mamy tutaj dwa wielkie momenty. Jedno to jest bardzo, można by powiedzieć, coś niezwykłego, jeżeli chodzi o ustanowienie Matki Bożej. Relacji, czy podniesienie, czy wyniesienie macierzyństwa jako czegoś absolutnie wyjątkowego w wychowaniu, bo tak by trzeba było powiedzieć. I chodzi oczywiście, proszę Państwa, Matka Boża, która tutaj jest wychowawczynią nas wszystkich. I dlaczego jest wychowawczynią nas wszystkich? Odsłonięcie tajemnicy Matki Bożej jako tajemnicy każdej matki, proszę Państwa, bo trzeba powiedzieć, że to każda matka przez swoją cierpliwość i długomyślność staje się kształtowaniem prawego charakteru swojego dziecka. Jest coś przepięknego właśnie w tej, można by powiedzieć, przyrodzonej, naddanej cierpliwości, długomyślności, wierności, wytrwałości kobiety w tym pochylaniu się nad dzieckiem. To jest niezwykły skarb, który został między innymi przez Boga doceniony właśnie w Matce Bożej. To jej cierpliwość, to by zabrzmiało dziwnie, kształtowała prawość charakteru Chrystusa. Ale pewnie coś było w tym. I teraz proszę zauważyć, proszę Państwa, Chrystus, który podnosi małżeństwo jeszcze do godności sakramentu. Nadaje łaski nadzwyczajne tej relacji. To jest bogactwo, proszę Państwa, niezwykłe. Niezwykłe. I teraz jakie są konsekwencje tego bogactwa? Proszę zobaczyć, proszę Państwa, jakie myśli wyciąga, wnioskuje z tego święty Paweł w swoich listach do Efezjan, czy w liście do Koryntian, też podkreśla miłość, ale proszę zauważyć, proszę Państwa, on mówi, jeżeli już jesteście wyposażeni przez Boga w tak wielkie skarby, to postępujcie tak jak Bóg, a do mężczyzn mówi, bądźcie w stosunku do swojej rodziny, do swojej żony, jak Chrystus w stosunku do Kościoła. I to proszę zauważyć, proszę Państwa, to się wydaje, że to są wielkie wymagania, ale to jest prosta konsekwencja pedagogii Pana Boga w stosunku do rodziny. I można by powiedzieć, że Pan Bóg w jakiś sposób niezwykle skuteczny i niezwykle przepiękny wyłuskał to, co od początku stworzył, miłość między mężczyzną i kobietą i ochronił, można by powiedzieć, przed wpływami, tak jak tutaj się jawiło, proszę Państwa, mafii szatana. Bo małżeństwo jest taką rzeczywistością przez Boga, można by powiedzieć, nieprawdopodobnie obdarowującą. Obdarowującą. I to jest zasób. Dlatego jeżeli mówimy o wychowaniu domowym i pochylamy się nad zasobami wychowania domowego, to trzeba powiedzieć tak, że Pan Bóg nie odbiera łaski nawet rodzinom niekatolickim, niechrześcijańskim.
daje im łaski do wychowania, łaski uczynkowe do wychowania dzieci? Jak najbardziej. Ale cóż dopiero, proszę Państwa, jeżeli mówimy o łaskach, które Bóg daje rodzinie i małżeństwu chrześcijańskiemu, małżeństwu katolickiemu, małżeństwu sakramentalnemu. To jest coś niezwykłego, proszę Państwa, w tych naszych czasach, jak nastąpiło zgniecenie wartości. Jeżeli mówimy, proszę Państwa, trzeba by powiedzieć tak, jedną z pięknych uroków, tak jak myślę, wychowania domowego, jest również to, że rodzice odzyskują swój blask i swoją godność w tym. To jest coś, nie muszą szukać sensu poza rodziną. Nie muszą szukać sensu poza rodziną, proszę Państwa. To jest, ja myślę, że to jest jedno z piękniejszych owoców wychowania domowego. Odzyskanie tożsamości własnej i tego obrazu, który Bóg zakodował w nas. Bo jeżeli mówimy o obowiązku, mówimy o uprawnieniach, mówimy oczywiście o prawach, proszę Państwa. I trzeba powiedzieć tak, że jeżeli spojrzymy na prawa wszystkie, odpocząwszy od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, o Międzynarodowym Pakcie Praw Człowieka, o Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, nawet Konstytucja Polska, proszę Państwa, pisze, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Faktem jest, proszę Państwa, że to jest jedyny zapis, który chroni wychowanie rodziców, ale jakiej jakości w Polsce, prawda? W żadnych innych rozporządzeniach już nie ma tego, także w żadnych innych programach też tego nie ma. Ale chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że to jest coś niezwykłego, jeżeli chodzi o tę moc wychowawczą rodziców i tę aktywność, która istnieje. Dlatego mówię, proszę Państwa, jesteśmy dziećmi Boga i w rodzinie, można by powiedzieć, jesteśmy jak w ogrodzie Pana Boga. Ja tutaj pomijam oczywiście trudności grzeszności, prawda, bo to jest trud, który trzeba przekroczyć, prawda? Ale rodzina jest perełką Pana Boga. Perełką Pana Boga. Mieszkamy, można byłoby powiedzieć, we własnym domu, jak u Pana Boga za piecem. I to dobrze brzmi, proszę Państwa. Jak u Pana Boga za piecem. Trzeba tylko to miejsce wykorzystać. W związku z tym, proszę Państwa, to, co my tutaj mówimy dzisiaj, to, co zostało pokazane, prawda, jeżeli mówimy o wychowaniu domowym, to jasne jest, proszę Państwa, że korzystanie z zasobów rodziny katolickiej, rodziny obdarzonej łaskami sakramentu, rodzina, która jest posłuszna Bogu, bo proszę Państwa, oczywiście to jest najpiękniejsza rzecz i też najtrudniejsza, jeżeli chodzi o wychowanie, to jest wychowanie tutaj... Profesor Andrzejuk mówił o wychowaniu za pomocą autorytetu, żeby oni mnie słuchali, prawda? Żeby moje dzieci, moi studenci mnie słuchali, proszę Państwa. Jakim jestem autorytetem? No ale Pan Bóg też mówi, no żeby oni mnie słuchali. Bo w końcu na czym polega ten grzech pierworodny? Że nie słuchamy, prawda? To, co mówił pan doktor Krajski o ambicji, prawda? Nie słucham. To jest największa i najtrudniejsza pokusa, proszę Państwa, jaka istnieje. I teraz proszę popatrzeć, jak małżeństwo, począwszy od tej pedagogiki Pana Boga, od dekalogu sprowadza nas na drogę posłuszeństwa, prawda? Na drogę posłuszeństwa Panu Bogu. Jeszcze raz powtarzam, to jest droga posłuszeństwa Pana Bogu. I jeżeli jesteśmy... Pytamy się, co my tu robimy na tym świecie, prawda? Czy my mamy wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, do Niemiec? Nie, proszę Państwa. Nie. Absolutnie nie. Znajdziemy miejsce w tym kraju, prawda? Bo to jest nasz kraj, nasze miejsce, nasza ojczyzna, nasza tradycja. Uczenie, proszę Państwa, w języku polskim to jest, ja pamiętam, to jest jedno z najbardziej zachwycających rzeczy, jaka istnieje na świecie, proszę Państwa. Kultywowanie języka i uczenie o Bogu, o rzeczywistości, o relacjach, o świecie za pomocą języka polskiego. Przepiękna sprawa. Dotarcie do tego, będziemy mówić o tym w momentach szczegółowych, proszę Państwa, rozwinąć ten język, żeby on był językiem realnym, żeby on był językiem prawdziwym, żeby on był językiem rzeczywistym. Bo cóż to jest, proszę Państwa, rodzina? Najbardziej rzeczywista struktura społeczna. Najbardziej trwała, można by powiedzieć. Ona zawsze jest źródłem człowieczeństwa. Zawsze. To nie jest tak, proszę Państwa, że instytucje
instytucje zastąpią rodzinę. Nigdy. I można by powiedzieć tak, wszystkie instytucje są powołane po to, żeby służyć rodzinie. Wszystkie. Jasne jest, proszę Państwa, że rodzina jest również tym, kto wychowuje dla Kościoła, czyli dla ofiary z siebie. Kto wychowuje dla ojczyzny, dla ofiary życia z siebie. Jasne jest. I rodzina, proszę Państwa, zawsze w tradycji polskiej była ofiarna. Była ofiarna. Zawsze. Do takiej ofiarności, proszę Państwa, dochodziło. Ale to są najpiękniejsze owoce wychowania, proszę Państwa. Najpiękniejsze owoce wychowania. Dlatego ja tu zwracam uwagę, proszę Państwa, na tę moc pedagogiki małżeństwa. Małżeństwo sakramentalne jako podstawa wychowania, jako podstawa przemiany własnej. To jest tak, proszę Państwa, że trzeba to sobie powiedzieć w ten sposób, że jak się poczyna dziecko w małżeństwie i jak kobieta, żona staje się matką i jak mąż staje się ojcem, proszę Państwa, to następuje jakościowa przemiana tych ludzi. To można porównać i ja to porównuję, proszę Państwa, do takiej sytuacji. Opowiadała mi moja córka, która 3 tygodnie, 4 tygodnie temu urodziła drugie swoje dziecko i mówi, to jest zdumiewające. Dostaje to dziecko klapsa, prawda? I wszystko w nim się uruchamia. I przestaje już żyć w środowisku wodnym, tylko jest dopasowane do środowiska powietrznego. Poczyna się dziecko i koniec, proszę Państwa. Wszystko się uruchamia, prawda? W małżeństwie, jeszcze raz powtarzam, w małżeństwie sakramentalnym, wszystko się uruchamia do tego, żeby być matką i do tego, żeby być ojcem. I w tym momencie, proszę Państwa, proszę popatrzeć tak, że przez to poczęcie, przez to przyjęcie dziecka, przez to zrodzenie i wzięcie odpowiedzialności, rodzina staje się, można by powiedzieć, źródłem kultury. Dlatego, że ona zaczyna w sposób rzeczywisty chronić dziecko, chronić osobę, chronić skarb samego Boga, bo tak byśmy powiedzieli, prawda? Chronić skarb samego Boga. Taki jest nasz cel. Jeżeli ja tu dzisiaj, proszę Państwa, na początku naszego spotkania wygłosiłem taki referat o zagrożeniach, które trzeba byłoby powiedzieć, proszę Państwa, no są zagrożeniami niesłychanie wnikającymi w współczesne instytucje. I trzeba byłoby powiedzieć tak, proszę Państwa, nawet jeżeli sobie porównamy bardzo prostą definicję szkoły przed wojną. Szkoła przed wojną, przed II wojną światową, mówię jeszcze, proszę Państwa, przed tym zniewoleniem komunistycznym, była definiowana jako zbiór osób moralnie dobrych. I to trzeba sobie powiedzieć, proszę Państwa, szkoła nie jest do przekazu wiedzy, do uczenia matematyki, do uczenia myślenia naukowego, proszę Państwa. Szkoła jest po to, żeby otoczyć dziecko osobami prawymi i życzliwymi, bo dziecko tego potrzebuje. To jest kluczowa sytuacja szkoły, proszę Państwa. To dopiero na studiach to dziecko może się zastanawiać nad wartością prawdy i dobra, ale ono potrzebuje drogowskazów, ono potrzebuje osób, które mówią mu, co jest dobre, a co złe, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe. A nie chodzi o to, żeby wprowadzić dziecko w świat marzeń, bajek, wybujałej fantazji, bo to do niczego nie służy, proszę Państwa. O tym też będziemy mówić, ale tu jest, i dlatego, proszę Państwa, druga definicja szkoły, którą trzeba byłoby dodać do tego, co mówiłem, proszę Państwa, na samym początku. Mianowicie w literaturze amerykańskiej znajduje, szkoła jest instytucjonalizacją postępu. Szkoła to jest instytucja powołana do tego, żeby ludzi wprowadzać w obłęd, bo to trzeba aż tak powiedzieć, proszę Państwa, postępu. Instytucjonalizacja postępu, przyspieszenie postępu. Jakiego postępu, proszę Państwa? Jak my mamy wychować, proszę Państwa, dzieci Boże? To jest, można by powiedzieć, sakramentalność powoduje, że wszystkie relacje doznają odnowienia w rodzinie. To nie tylko jest tak, że łaska sakramentu, proszę Państwa, można by powiedzieć, powoduje to, że ta miłość między mężem i żoną jest nowej jakości, bo tam jeszcze jest miłość Boża wlana w to wszystko. Ale trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że ta sakramentalność małżeństwa powoduje łaski w wychowaniu. W wychowaniu. Dlatego, że co jest najpiękniejszą rzeczą w wychowaniu, żeby powiedzieć, i co jest największą wartością wychowania domowego, proszę,
Państwa. Stałość zasady. Stałość zasady. Otóż mama i tata reprezentują, proszę Państwa, stałość zasady. Jeżeli mówimy, jaki jest cel, prawda, bo cel oczywiście jest taki, że zależy nam na naszych dzieciach, żeby zostały zbawione, to my wszystko, proszę Państwa, robimy tak, żeby to dziecko nie straciło tego kierunku, azymutu i ciągle poruszało się w tą stronę. Nawracamy, zawracamy, zakręcamy, pochylamy się, poprawiamy, proszę Państwa, przez te wszystkie wychowania. Ale ja mówię tu, proszę Państwa, o stałości zasady. O stałości zasady. I teraz, jeżeli dziecko idzie do różnokulturowej szkoły i uczy się, że zasad nie ma, że zasad nie ma, powtarzam, proszę Państwa, to ani siostra, ani ksiądz, ani rodzice słabo na to pomogą. Pytali mnie, proszę Państwa, tutaj, jak sobie radziłem z wychowaniem moich dzieci ośmiorga, które, to trzeba powiedzieć tak, że ja tak dochodzę do wniosku, bo nie było to wychowanie domowe, ale była to ciągła korekta, proszę Państwa, tego, co one przynosili ze szkoły. I niestety czasami polegliśmy, ale jeszcze raz powtarzam, ciągła korekta. No łaska boska, że moja żona nie pracowała, proszę Państwa, łaska boska, bo te dzieci nawet nie wiedzą, ile temu zawdzięczają, że są w miarę proste. No. Ale tutaj można było powiedzieć, proszę Państwa, dlatego mówię o tym, prawda? Właściwym środowiskiem dla każdego człowieka jest środowisko osób. Człowiek potrzebuje współobecności. Obecność mamy i taty jest absolutnie fundamentalna w wychowaniu. Tu nie ma żadnych, proszę Państwa, relacji ideowych. Wszystko się dzieje naprawdę i na żywo, bo tak byśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o wychowanie domowe. Budować człowieczeństwo, proszę Państwa, na miarę odkrywanego człowieczeństwa innej osoby. I ta relacja miłości, proszę Państwa, na której buduje się relacja zaufania i relacja nadziei. Z jednej strony przepiękne, proszę Państwa, jeżeli spytamy dzieci, czego najbardziej pragną, to jeżeli nie jest to jakieś publiczne, wtedy, gdy one coś muszą się popisać przed kimś, prawda, to wtedy oni wymyślają, proszę Państwa, te dzieci różnego rodzaju sprzęty czy jakieś pragnienia materialne. Najczęściej jest tak, proszę Państwa, jeżeli zapytamy dzieci, czego najbardziej pragną i co najbardziej cenią, to one najbardziej cenią obecność z rodzicami. A z drugiej strony, proszę Państwa, ponieważ rodzina jest, można by powiedzieć, takim diamentem, kryształem, prawda, czymś najbardziej takim delikatnym, to też trzeba też w drugą stronę powiedzieć, załamanie się czegoś w rodzinie, proszę Państwa, powoduje to, że skutki wychowawcze są dramatyczne. Dramatyczne. Dlatego mówię o tej wartości rodziny, proszę Państwa, żeby Państwa umocnić, że to wszystko, co ci Amerykanie wymyślili, proszę Państwa, w tych swoich testach, prawda, bierze się z zasobów Bożych w rodzinie. Wchodząc w rodzinę, proszę Państwa, otrzymujemy wszystko. Trzeba powiedzieć, Pan Bóg zadbał o wszystko. I nie potrzebujemy do tego ani wielkich pieniędzy, ani wielkiego wykształcenia, proszę Państwa, bylebyśmy, jeszcze raz powtarzam, byli posłuszni Panu Bogu. Dynamizm, proszę Państwa, człowieka. Rodzina, ja tu piszę, proszę Państwa, tak, jest ukazana jako wspólnota powołana przez Boga do wypełnienia dynamizmu osobowego. Najbardziej, można byłoby powiedzieć, aktywna wspólnota, instytucja społeczna, rodzina. Nie ma drugiej tak pracowitej instytucji, proszę Państwa. Nie ma. Jeżeli chodzi również o zakres aktywności, jak i intensywność, proszę Państwa, tej aktywności. I teraz, jeżeli pilnujemy się, proszę Państwa, w tej rodzinie, to proszę zauważyć, że to wychowanie jest i dziecka, i nasze. Pochylenie się nad dzieckiem, przejęcie odpowiedzialności, wychowanie buduje w nas człowieczeństwo, w rodzicach. Jak unikamy tego, trzeba byłoby powiedzieć, proszę Państwa, i to jest bardzo mocne, prawda, jeżeli pójdziemy w jakąś karierę zawodową, to ona zawsze będzie mniejszym wypełnieniem człowieczeństwa niż wypełnienie wychowania domowego. Niż wypełnienie wychowania domowego. Człowiek się rodzi po to, proszę Państwa, by poznawać i kochać. By umysł nie utracił nigdy prawdy o miłości. Prawdy o miłości. Prawdy o miłości. To już dzisiaj padło, proszę Państwa. Prawdy o miłości. Gdzie jest prawda o miłości? W
kościele i w rodzinie. Gdzie jest prawda o miłości? Więc to jest, rodzina jest, można by powiedzieć, proszę Państwa, jest odpowiedzią i wypełnieniem, piszę tutaj, proszę Państwa, naturalnego, zadanego, danego, podarowanego, naturalnego w sensie takim, że to jest natura ludzka. Natura ludzka, dynamizmu miłości, potrzeby czynienia miłości. Człowiek się rodzi z potrzebą czynienia miłości. No i jak, żeby to, proszę Państwa, nie w rodzinie, prawda? Nie w rodzinie. Rodzina działa w odpowiedzi człowieka na objawiającą się między mężczyzną i kobietą miłość, która poniekąd rozkazuje im tworzyć wspólnotę życia. Rozkazuje miłość, uleganie miłości, proszę Państwa, to jest rozkaz. To nie jest jakieś tam zachowanie uczucia. To jest jak żołnierz, to jak tu generał, proszę Państwa. Współczynnik 3,5, prawda? No, żeby było jasne. To jest, tak byśmy to powiedzieli, proszę Państwa. I teraz proszę zauważyć, że bycie w rodzinie doskonali moralnie. Człowiek nie może, proszę Państwa, nie doskonalić się moralnie w rodzinie. Nie może. To jest żywe. To jest żywa tkanka doskonałości. Wzrastać w miłości, dzielić się miłością, świat oglądać i rozumieć oczyma miłości. Jeżeli mówimy o sumieniu, proszę Państwa, to cóż to jest to sumienie? To jest rozpoznawanie dobra i zła. A jak nie inaczej, proszę Państwa? Któż ma tego nauczyć, prawda? Także ta rodzina, proszę Państwa, jawi się tutaj, ja bym pokazywał, proszę Państwa, w tym momencie, w tej swojej działalności wychowawczej, jako najpiękniejsza instytucja obiektywizująca miłość i jej wymagania pedagogiczne. To jest coś niezwykłego, proszę Państwa, że ta miłość, która łączy mężczyznę i kobietę, a która jest obdarzona miłością nieśmiertelną samego Pana Boga, znajduje swoje przedłużenie w tym, żeby tą miłością nieśmiertelną obdarzyć tego, kto przyszedł z naszej miłości. Miłość można byłoby powiedzieć, proszę Państwa, w taki sposób niezwykle rzeczowy i niezwykle prosty, proszę Państwa. Jeżeli czegoż pragniemy dla naszego dziecka? Oczywiście owego udoskonalenia, ukulturalnienia, proszę Państwa, tak byśmy powiedzieli, tego człowieka, ale z drugiej strony, prawda, pragniemy również tego, żeby był nieśmiertelny. Czyż to nie jest przepiękne, proszę Państwa, spotkać się z naszymi dziećmi w niebie? I teraz w drugą stronę, proszę Państwa, mówiąc, to jest, proszę zauważyć, proszę Państwa, jak zazdrosny jest Pan Bóg o to dziecko. Pan Bóg mówi, jeżeli cokolwiek uczyniliście dla zgorszenia tego dziecka, to lepiej, żebyście sobie kamień młyński zawiązali. To jest jeden z najcięższych grzechów, proszę Państwa. Ale dlatego, proszę Państwa, że jeszcze raz powtarzam, samemu Panu Bogu zależy i daje siły i łaski i moc i uzdalnia i pojętność i prawość, proszę Państwa, do tego, bo w końcu rzeczywiście proces wychowania dziecka jest procesem Bożym. Jest postępowaniem po śladach samego Pana Boga. Cóż może być piękniejszego dla rodziców, proszę Państwa, jak nie pokazywanie śladów Pana Boga? To ja mam tu jeszcze, proszę Państwa, właśnie... Jeszcze będą pytania. Ale tylko dwie minuty. Krótko, proszę Państwa, można byłoby powiedzieć tak. Jeżeli byśmy mówili krótko, żeby sformułować cele edukacji domowej, prawda? Jedność wychowania i nauczania, wiary katolickiej i prawdy, teorii i praktyki, uzyskanie usprawnień intelektu w prawdzie, w rozróżnianiu tego, co prawdziwe, rozumu skierowanego do prawdy i woli wiernej, jak powiedział, wiernej, bo proszę zauważyć, proszę Państwa, wierność dobru, to jest sens małżeństwa i rodziny, wierność dobru. Rodzice, o ile kierują się prawą wolą i usprawnionym intelektem w prawdzie, są najlepszymi wychowawcami. Żadnych kompleksów, proszę Państwa, żadnych.
5 lat pedagogiki to jest tylko pomoc, proszę Państwa, w tym wszystkim, co jest już, prawda, jako metody i środki. Usprawnienie polega na tym, że zasadą jest osoba, którą jest Bóg. Nauczanie domowe polega na tym, że dziecko żyje w jedności teorii i praktyki. Uczymy w domu jedynej mądrości i w jej świetle oceniamy rzeczywistość. To jest, na tym zakończę, proszę Państwa, to jest największy skarb. Uczyć w świetle jedynej mądrości. Amen.